Nie wiem jak wy, ale ja chyba nie do końca ogarniam, co się tutaj dzieje. Dlaczego tutaj w ogóle siedzę i do was mówię w tym momencie? O, Rogolon się ma. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar. Nazwa kanału to teraz Pontonik od jakiegoś czasu, ponieważ usunąłem imię i nazwisko z nazwy kanału, bo przez pryzmat czasu wydało mi się to niezbyt dobrym pomysłem. Witam was bardzo serdecznie w Broken Ranks, na moim kanale. Dokładnie tak, nie widzieliśmy się, jasna dupa, nie widzieliśmy się bardzo długo, prawie 2 lata chyba jakoś będzie. Chyba w październiku zeszłego roku nagrałem ostatni film. Znaczy nie tego, co był teraz, chwilę temu, tylko tego wcześniej. Więc no przerwa była... ja pierdyka. Przerwa była naprawdę długa, więc witam was bardzo serdecznie po powrocie. Zmniejszę sobie trochę kamerę, pozwólcie, nie chcę być taki duży. To jest prawdopodobnie film, który będzie mi się nagrywało najciężej w całej mojej historii YouTube'a, ponieważ mam wrażenie, że totalnie zapomniałem, jak to się robi. No, prawdopodobnie jest to jak jazda na samochodzie. No prawdopodobnie jest to jak jazda samochodem, czyli nie zapomina się tego i po prostu jak zaraz sobie tutaj, wiecie, nagram jeden, dwa, max trzy filmy, to już będę już w swoim żywiole, tak jak kiedyś. Natomiast obecnie jest mi niesamowicie dziwnie. Przede wszystkim jest mi niesamowicie dziwnie, dlatego że nie gadałem przez ponad... No dobra, muszę zobaczyć, ile ja nie nagrywałem, chwila, bo ja będę często tego używał w tym filmie i naprawdę mi się ta informacja przyda. Chrom, kiedy był mój ostatni filmik na YouTubie? Zobaczmy. No, jestem w ogóle na koncie la bomby. Pozdro takumatych. Ostatni mój film to jest zagrałem w Broken Ranks po pół roku przerwy, jak na ironię. Nie, 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 chwila, chwila, chwila. Jeszcze jest tego. Gram na 200% przybliżeniu w League of Legends. Dobra, 8 września opuściłem ten kanał 2022 roku, więc no nie widzieliśmy się całkiem spory kawał czasu. Prawdopodobnie część z was już ma rodziny, brodę i dzieci. Więc jak tam wam życie w ogóle leci? Możecie napisać w komentarzach już w tym momencie. Co tam u was ciekawego? Bo ja prawdopodobnie w tym filmie będę opowiadał, co u mnie mimo wszystko. Przede wszystkim tutaj skupię się na moim powrocie takim typowo i też powodzie, dla którego nie nagrywałem. Mimo wszystko to będzie taki po prostu odcinek pilotażowy. Myślę, że też wam się należą wyjaśnienia przede wszystkim, bo no nie widzieliśmy się w cholerę czasu, ja też się bardzo zmieniłem. Tak chyba się nie mówi, nie? W sensie to jakoś tak głupio brzmi, że bardzo się zmieniłem, teraz jestem inną osobą. Ale w sensie całkowicie zmieniło mi się też takie jakby... dobra, poczucie humoru jest to samo, dalej mnie twoja stara bawi, ale bardzo mi się zmieniło przede wszystkim sposób bycia, sposób myślę też mówienia i też jakby moje poglądy też się poniekąd zmieniły, ale do tego zaraz dojdziemy i właśnie mam nadzieję, że tutaj w ogóle jeszcze ktoś jest, zacznijmy od tego, że jakby kogokolwiek to interesuje, ja tam chcę podziękować w tym momencie, już na samym starcie, chcę podziękować wszystkim, którzy... Jezu, nie, to brzmi... Ej, wiecie co, ja się czuję tak, jakbym szedł na jakieś matury po prostu. Na matury, na których jest 200 osób, ja bym dostał mikrofon i teraz ja bym po prostu gadał i mój monolog trwałby 20 minut po prostu, nie? I wszyscy już czekają, aż ja wyjdę. Nie wiem, dlaczego w ogóle miałbym dostać mikrofon na maturach, żeby jeszcze było zabawniej. Ale właśnie tak się czuję, że po prostu wszedłem, jest 200 osób w kolejce jeszcze, wiecie, na YouTubie, żeby nagrać swój film i pokazać wam go dzisiaj. Ale ja tutaj usiadłem i teraz będę się rozgadywał. Nie, ale chodzi mi o to, że... no zgubiłem wątek. Mać. Jeszcze raz. Chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy przez cały ten czas, mimo że minęło tyle czasu, jakby czekali na mój powrót i pisali w ogóle na Discordach, do mnie też na Instagramie, oznaczali mnie nawet w relacjach w ogóle. Dziękuję bardzo wszystkim i każdemu z osobna. Za wszystkie osoby po prostu, które... Kurde... Przeszkadza mi ta słuchawka. Za wszystkie osoby, które jakby dalej wierzyły, że wrócę. Ja też cały czas informowałem, że wrócę zresztą. To nigdy nie było tak, że powiedziałem, że raz na zawsze kończę karierę. Bo no jakby ja lubię, mega lubię YouTube'a robić. Zaraz do tego też dojdę bardziej szczegółowo. Natomiast są osoby po prostu, które we mnie wierzyły, więc dzięki wam, że byliście tutaj ze mną. Tak samo chcę podziękować moim przyjaciołom, którzy też mnie wspierali i jakby pokazali mi, że w sumie warto wrócić, nie? Że jeżeli im się podobało i naprawdę, bo taką jedną szczerą rozmowę też odbyłem, będą wiedzieli, o co chodzi, to też właśnie jeżeli im się rzeczywiście podobało to, co ja nagrywam, to kurde, w sumie fajnie byłoby do tego wrócić, bo moje podejście do YouTube'a bardzo się zmieniło. Jak widzicie, ten film będzie taki pogadankowy, ja sobie tutaj po prostu odpaliłem kamerę i sobie gadam, przy okazji gram w Broken Ranksa. Będzie tutaj na dole wyświetlona sekcja, kiedy gadam o sobie, że tak to nazwę. Mega egoistycznie, tak jak taki narcyz się czuje robiąc to. Natomiast będzie na dole sekcja, w której gadam o sobie i będzie też sekcja, w której gadam o Broken Ranksie i o tym, co z Broken Ranksa na moim kanale, więc możecie sobie na dole zobaczyć i przeklikać po prostu, jeżeli na przykład nie interesuje was to... Co u mnie po prostu, a interesuje was po prostu content z gry, więc możecie teraz zrobić i vice versa. Więc wracając, jakby przez ten czas, kiedy mnie nie było na YouTubie, on też był spowodowany w ogóle taką rzeczą, że mi się bardzo zmienił pogląd
do samego YouTube'a i w ogóle do występowania przed kamerą. Z jakiegoś powodu zacząłem się tego obawiać, przestało mi to sprawiać radość. Był taki etap w moim życiu właśnie, że po prostu, no kurde bele, nie czułem tego, nie? Czułem się jakiś taki rejestrowany, w sensie wiecie, że jest ta kamera, można z nią zrobić wszystko, można mi tutaj chuja dokleić, coś tam, więc no było tego trochę. I też trochę takie wypalenie, myślę. Natomiast głównie właśnie ten problem z kamerą, zdecydowanie. Chcę o tym opowiadać sobie w przyszłym odcinku. Przyszły odcinek będzie z Minecrafta, już wam mogę powiedzieć. Myślę, że to nie będzie żadną tajemnicą, jeżeli powiem to już teraz, bo to nie jest coś, na co wszyscy czekają. Natomiast chcę sobie pograć Minecrafta właśnie, żeby sobie móc pogadać przy tej serii trochę. I tam będę też więcej o tym mówił. Natomiast właśnie zmieniło się moje podejście do YouTube'a, też się po prostu wypaliłem. Broken Ranks okazał się średnią grą dla mnie, kiedy wyszła. Patrzę, trochę to zmieniły. Natomiast no, opierałem w ogóle głównie kanał właśnie o tej grze, na tej grze. I bardzo duże nadzieje pokładałem właśnie w 3D. I gdy to wyszło i tam już powoli zacząłem się jakby kończyć z YouTube'em. Jeszcze 6 miesięcy katowałem go, ale nie, nawet więcej, 7 miesięcy katowałem go wtedy jeszcze. No niecałe 7, więc jeszcze długo tam walczyłem. Natomiast jak ten Broken Ranks wyszedł, ja zauważyłem, że nie sprawia mi jakoś dużo radości nagrywanie tej gry. Chyba przez to, że miałem w ogóle dużo nostalgię do 2D i do Taerna i gra 3D na początku wydawała mi się nieco za bardzo taka mobilna. Ale widzicie, zmieniłem temat. Miałem gadać teraz o sobie, a nie o Taernie, więc dążę tylko do tego, że po prostu też gra mi się trochę wypaliła i straciłem też trochę takie kurcze poczucie, co ja chcę na tym YouTubie w ogóle robić, nie? Więc no było trochę tych czynników. Jeszcze o tym więcej powiadam, tak jak wspomniałem w kolejnym materiale. Natomiast dążę do tego, że wypaliłem się po prostu, kiedy odszedłem i ta przerwa bardzo dużo mi dała. Pozwoliła mi przede wszystkim też pobyć sam ze sobą, bo ja jakoś tak miałem rozdane punkty charakteru. Kurwa, no nawiją mnie zaraz na butelkę, no co to ma być? No nie róbcie wstydu, no. Czasem tak się zdarza, burger został sam w walce. Ta przerwa też jakby pozwoliła mi zostać samemu ze sobą i też poukładać sobie wszystko w głowie, myślę. Dzięki czemu teraz mniej więcej wiem, co chcę robić na YouTubie. Kurde, nie wiem, ile wam chcę powiedzieć w tym materiale, a ile w przyszłym, bo ten materiał prawdopodobnie zobaczy wiele osób. Natomiast chciałbym, żeby to ta seria z Minecrafta była pogadankową, a nie Broken Ranksową. A to by był tylko taki odcinek pilotażowy. A już gadam przez 10 minut z tego, co widzę. No niecałe, może z 7, bo cięcia będą. Bo trochę się zaplątuję we własnych słowach. W ogóle strasznie gubię wątki. O matko boska, to jest jakaś masakra. No, więc no tutaj powiem tylko tyle, że fajnie jest mi znowuż wrócić do was i znowuż z wami ponagrywać. Wydaje mi się, że odnalazłem tak naprawdę to, co mnie kręciło w YouTubie na początku, czyli po prostu granie sobie w gry i gadanie z widzami, więc dokładnie to będzie się na tym kanale działo. Mogę już to zapowiedzieć. Gdzie ja padłem? Czemu ten pies się ciągle bije? Co jest? Burger, wracaj. Kurde, burger, no. Dobra, to ja idę dalej po prostu, ominę tę grupkę, tak szczerze. Ale jestem bez psa, chwila. Czemu on się cały czas bije? Nie, zbugowało się coś. Burger! Wyłaź z tej bitwy, zostaw to drzewo. No dobra, idę się sam bić w takim razie, ale oni mnie zabiją. O jest, burger, siema, wróciłeś, jak miło cię widzieć, dobra. No więc na tym kanale po prostu póki co będą gry. Planuję właśnie... No, może nie będę mówił, co planuję, tak szczerze, bo potem to wychodzi różnie z tym, co ja planuję, a co rzeczywiście robię. No ale w skrócie ten Minecraft, LOL i Broken Ranks. To będą po prostu trzy serie, które będziemy robili. Tak naprawdę ten mój powrót teraz, tutaj, dzisiaj, gdzie ja tutaj do was nagrywam... Boże, jak oni mnie biją. Nie no, przypał straszny. Chciałem się pochwalić, że mam fajnego maga ognia. Ten powrót tutaj do was dzisiaj, on jest taki bardziej, żebym sam sobie mógł sprawdzić, czy mnie to w ogóle jeszcze interesuje i czy też jakby jeszcze potrafię mówić do kanapki, tak. No. I czy też jeszcze potrafię mówić do kamery w taki sposób, żeby dla was było to ciekawe przede wszystkim. Bo wydaje mi się, że mogłem bardzo mocno wyjść z sprawy. No i też jakby przed kamerą nie chcę teraz się tak... Ja przepraszam was, ja nie chciałem w ogóle, żeby tak wyglądał ten film. I żebym też mógł się po prostu sprawdzić, czy przed tą kamerą rzeczywiście jeszcze potrafię jakby was zaciekawić, nie? I jeżeli stwierdzę, że to jest dla mnie, to bardzo fajnie, ponieważ... Ten rok, który teraz jeszcze będziemy się widzieli, mam nadzieję, dosyć często, myślę, że teraz w miarę będę mógł, już jestem w stanie jakby samodyscyplinę taką zaprowadzić po prostu, że będę mógł nagrywać regularnie, to chcę powiedzieć. Ten mój powrót jest uzasadniony przede wszystkim sprawdzeniem samego siebie, czy w ogóle YouTube jest jeszcze dla mnie, czy ja tutaj jeszcze odnajdę coś ciekawego. No nie powiem, że chce mi się nagrywać, bardzo mi się chce nagrywać, oto drzewo tu stoi. Natomiast wydaje mi się, że mogę już być wypalony lekko, ale...
słuchajcie, jeżeli mi się to sprawdzi i wam też będzie się to podobać i będziemy sobie tak tutaj prowadzili ten kanał, bo nie zależy mi już jakoś super, żeby się wybić na YouTubie w tym momencie, to bardzo fajnie. Do końca tego roku, mogę myślę wam tutaj rąbka tajemnicy zdradzić, do końca tego roku jeszcze nie mieszkam sam. A ja tutaj, też jakby mój ziomo mnie nakręcił, że prawda jest największą tutaj cnotą. Jakby ja też, jak nie jestem sam w domu, to bardzo głupio się czuję nagrywając przed kamerą. I na przykład teraz sobie nie wyobrażam nagrywać w momencie, kiedy ktoś tutaj obok by, wiecie, chodził po prostu. Nawet nie, że koniecznie obok mnie, tylko po prostu w innym pokoju, ale mógłby słyszeć ten mój taki bełkot do kamery, że tak powiem. Więc jeżeli się uda wszystko, do końca tego roku chcę się wyprowadzić na swoje własne mieszkanko i w ogóle z tego też będzie mega fajna seria, myślę, z takiej właśnie przeprowadzki, z takiego vlogowego życia. I gdy już będę na swoim, to wtedy planuję w YouTube'a zainwestować naprawdę mnóstwo czasu. Takie mam plany na ten moment, że po prostu mega dużo czasu zainwestuję w tego YouTube'a, zrobię coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, myślę, czyli po prostu jakby, wiecie, dam się 110% po prostu, żeby to wszystko fajnie wyszło. Natomiast to dopiero właśnie w przyszłym roku, ponieważ dopiero stwierdziłem, że dopiero na własnym mieszkaniu, kiedy będę sam ze sobą, będę mógł po prostu bardziej, z jednej strony lepszy, z drugiej strony częstszy content dla was nagrywać. Więc dopiero wtedy chcę podbić świat, że tak powiem. Natomiast teraz po prostu chcę sobie robić tego YouTube'a dla gier, dla was, żebyśmy sobie tutaj siedzieli, może na jakichś streamkach, tak jak kiedyś, ja i 20 osób powiedzmy, i żebyśmy sobie gadali, żebyśmy sobie tam, wiecie, jakoś tutaj komentowali gierkę, żebyśmy się po prostu dobrze bawili. I też przede wszystkim na tym mi zależy, bo kurde bele, coś się zepsuło na końcu mojej kariery. Ja prowadziłem taką serię discordową, nie wiem czy pamiętacie. To była w ogóle jakaś totalna porażka, ja nie wiem w ogóle, tam już było widać przede wszystkim moje wypalenie, bo ja bardzo tam zmieniłem w ogóle, usunąłem z siebie z tych filmów, zacząłem robić jakieś tam memy. No to już w ogóle było, wiecie, pójście w złą drogę i po prostu straciłem jakąś taką zajawkę YouTube'ową. Też tam bardzo dużo montażu potrzebowałem, żeby taki film dla was wrzucić. I to był po prostu duży nakład pracy, no efekty były spoko, ale nie było tam nic ciekawego. Czemu mi strzelają za oknem, co się dzieje? Jak chciałem powiedzieć, że ja sobie na tym expie dzień w dzień, na tym bossie, ale no cóż. Coś mi dryndło. Co się dzieje? Jakieś powiadomienie mi wyskoczyło. Miejsca na dysku chyba mi się skończyło. Jasna dupa. Nie, no mam. Na Broken Rank się coś do mnie pisze. Dobra, zrobiłem sobie chwilę cięcia. Musiałem trochę kamerę poprawić, bo miałem jakieś takie dziwne oczka w okularach białe. Ale już to myślę naprawiłem. Teraz powinno być gites. Szanowni Państwo, co ja chciałem jeszcze w tym materiale powiedzieć? Bo już zgubiłem totalnie wątek. Mogę sobie oczywiście tam nagrać, obejrzeć to, co nagrałem i po prostu dokończyć ten wątek. Natomiast myślę, że też nie chcę w tym filmie więcej czasu poświęcać na to, czemu wróciłem, po co odszedłem i tak dalej, bo ile można, to sobie zrobimy już tak bardziej, myślę, na spokojnie w formie takiej pogadanki, grając w Minecrafta po prostu w przyszłym filmie. W tym momencie myślę, że jeszcze skupimy się na chwilę na Broken Ranksie. No, tak mi się wydaje. No, to jest chyba dobry moment po prostu, żeby już troszeczkę już skończyć ten temat. Skupimy się trochę na Broken Ranksie jeszcze w tym momencie. O kurde, gesłacy mi dropnął, ale fajnie. Wow, pod odcinek, ale super. Ej, dobra, fajnie, będę miał na miniaturkę, bardzo mi się to podoba w ogóle. No, super jest, ekstra. Ile teraz gest władcy chodzi? Zobaczmy w ogóle. Gest władcy, 300k. Kurde, myślałem, że trochę więcej. A jest jakiś tego, jest jakiś drift. W ogóle wiecie co jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o Broken Ranksa już, ja nie do końca ogarniam szansę na przejęcie mana, to jest chyba dużo warte. Możecie mi napisać, ile to jest warte w ogóle. Chwila, bo tutaj się to jakoś sprawdzało, nie? Tutaj trzeba było wejść w efekty chyba orbów. Tutaj pyk i... Nie, na pewno nie. Szansa na przejęcie many. No nie jest to zbyt dużo warte chyba jednak. Ja ogólnie totalnie nie ogarniam rynku w Broken Ranksie. To mogę wam już teraz powiedzieć szczerze. W Broken Ranksie ostatnio to ja grałem w ten sposób, że po prostu siedzę sobie na Magu Ognia, bo Magu Ognia jest jakąś turbo OP postacią w tej grze, zauważyłem. No nie wiem, no to postać w ogóle, wiecie, jak tutaj jest Mag Ognia, tak 10 tysięcy metrów niżej są inne klasy postaci, tak mi się wydaje. Przynajmniej jeżeli chodzi o grę solo, ponieważ ja jestem bardzo dużym fanatykiem gry solo. Czekajcie, tylko sobie jeszcze tutaj wezmę, o, tak, żebym mógł sobie siebie samego widzieć. Jestem mega dużym fanatykiem gry solo i odnalazłem właśnie taki spokój też w Broken Ranksie. Planuję też w ogóle nagrać film na temat tego, dlaczego właśnie wróciłem do Broken Ranksa i tam też właśnie będzie jeden z powodów, że teraz jak dodali te update'y tam i teraz są na przykład poziomy instancji, to po prostu
można sobie fajnie grać właśnie solo, czyli exploit sobie peta, jak widzicie Burger ma 2000 punktów zdrowia, grać sobie właśnie tak bez szukania drużyny, grać sobie gdzieś tak po boku, że sobie gadam z ziomkiem, gdzieś tam sobie w tle klikam, to jest naprawdę spoko opcja i no ostatnio to dosyć mocno tryharduję w tego Broken Ranksa, w ogóle też straciłem konto przez jakiś czas, pisałem na support, mogliście też zobaczyć właśnie ślady tego, że tam próbuję odzyskać to konto, bo pisałem na społeczności na chwilę, że próbuję to konto odzyskać, więc przez jakiś czas też nie grałem, wróciłem po tych aktualizacjach i gra mi się naprawdę fajnie. Od 1 lutego chyba, jeżeli się dobrze orientuję, udało mi się nabić chyba ponad 7 leveli, więc jest naprawdę spoko. A moja gra wygląda tak, że po prostu chodzę sobie w kółko i biję te marionetki. Dzisiaj wam już tego nie pokażę, bo padliśmy chyba z 4 razy tej marionetce. Ogólnie to trulują mnie w tej grze, nie lubią mnie w tej grze, chyba nie chcę, żebym wrócił. Zrobimy sobie krzyżaka po prostu, dobra? Kończ waść, wstydu oszczędź, idziemy sobie zrobić krzyżaka. Krzyżak jest taki przyjemniejszy, myślę, dla wszystkich i dla mnie i dla was, żebyśmy się nie musieli tutaj załamywać nad tym, jak słaba jest moja postać. A moją postacią jest właśnie mag ognia, tak swoją drogą. Mamy level, który mamy level? 56 level mamy. 848 tysięcy do 800... Brakuje nam po prostu jeszcze trochę do levela. Teraz jest w ogóle ta fajna zmiana, że widać, ile trzeba tego levela nabić. Byłem trochę sceptyczny wobec tego na początku, ale naprawdę o wiele przyjemniej się expi, kiedy widzisz, ile musisz konkretnie wbić, ile już wbiłeś i możesz sobie to porównać mniej więcej z tym, ile zajęło ci wbicie tego poprzednim razem. Ja bardzo lubię w ogóle matematykę w grach. Tak swoją drogą. No, więc sobie po prostu gram tym magiem ognia. Mam taki level 56. I co ja tu mogę wam pokazać ciekawego? Chyba nic, po prostu sobie magię mogę gram. Staram się zrobić taką maszynę pod ekspienie po prostu. Robię jakieś zużycie many tutaj, razy dwa. Mogę wam w ogóle pokazać moje efekty psycho, to myślę też jest taki spoko pomysł. Tutaj mamy na przykład subdrift un, obrażenia od ognia, żeby tutaj dymysz był większy. To muszę w ogóle wymienić, już mi się przyda w tym momencie smoczek nad oczywiście, tak samo jak tutaj parę innych itemów. Powoli sobie zbieram, dosyć ciężko jest tutaj z hajsem w tej grze, ale chyba tak mi się wydaje, że brak właśnie tego zlecenia na kasę jest super względem 2D, ponieważ można jakoś tak bardziej sobie poczuć samą takie grindowanie z bicia bossów. Wiecie, ja mówię też z perspektywy 56 levela, ja sobie zdaję sprawę, że potem można w kilka godzin, kilka AKK po prostu wyekspić, znaczy wydropić, jeżeli chodzi o złoto. Natomiast jeżeli chodzi o taką po prostu grę na moim levelu, tym 56, to bardzo, bardzo fajnie po prostu to idzie i to zlecenie na kasę mam wrażenie troszeczkę psuło chęć gry, bo można było po prostu raz dziennie wykonać to samo zlecenie i po prostu mieć z tego dużo pieniędzy i potem ewentualnie dopełnić to, no nie wiem, klatkami czy po jakimś tam pojedynczym bossem. I tak wyglądała moja gra w TR na 2D, przez co moja postać też stała w miejscu. Tutaj tego zlecenia na kasę nie ma. Ja po prostu sobie chodzę te marionetki, coś tam z nich podropię, jakieś drify lecą, jakiś rar czasami wpadnie, akurat do rarów nie mam zbyt dużego farta, ale po prostu mi to złoto leci, ulepszam sobie postać, gram sobie tak na chillu, bez w ogóle drużyn, czasem pójdę sobie jakiegoś zeta, ale to tak bardzo, bardzo rzadko, to bardziej na mojej tajemniczej postaci, którą wam pokażę dopiero w kolejnych odcinkach, nie chcę jeszcze tutaj zdradzać, kim jeszcze gram, oprócz maga ognia, ponieważ to nie jest moja jedyna postać. I właśnie cele mojej gry w tej grze są takie, żeby po prostu wyekspić sobie każdą postać. Nie bawię się już w jakieś tryhardy, nie bawię się w dobijanie 140 levela. Wy mnie dobrze znacie, ja dobrze też wiem, że wy mnie dobrze znacie i po prostu wysokie levele widocznie nie są mi aż tak szybko pisane w tych grach, ponieważ jestem bardziej casualowym graczem. Więc ja sobie po prostu chcę pograć tymi klasami postaci, które mi jakoś tam cieszą i finalnie na każdej wbić 140 poziom za jakieś 25 lat. Więc tak to wygląda. Szanowni Państwo, zastanawiam się, czy ja chcę coś jeszcze powiedzieć w tym odcinku. Tak, chcę coś jeszcze powiedzieć. Za 2 dni. Nie, za 4 dni. Sorry, lekkie opóźnienie. Za 4 dni prawdopodobnie pojawi się film, w którym stworzymy sobie nową postać właśnie w Broken Ranksie. Będzie to albo Shit, albo Łucznik. Jeszcze nie wiem, Łucznikiem już grałem. Łucznik ogólnie jest fajniejszy moim zdaniem, natomiast Łucznikiem już grałem i na YouTube dużo też go nagrywałem. Shidem jeszcze nie grałem nigdy, więc raczej na pewno zagramy Shidem i przejdziemy sobie tą grę od A do Z. Tak jak wam wspomniałem w połowie tego materiału, przypomnę, jeżeli ktoś przewinął, to ja po prostu chcę teraz z YouTube'a czerpać jak najwięcej zabawy, chcę robić to, co lubię i może akurat komuś też się to spodoba i będzie tutaj ze mną w tym towarzyszył oczywiście mi. Natomiast
chcę założyć sobie nową postać i chcę po prostu przejść Broken Ranksa w formie let's playa, jakkolwiek to nie brzmi. Dlatego też ten odcinek jest zatytułowany 00, bo to jest taki pilotaż. Kolejne odcinki będą już po prostu zatytułowane 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Będą oczywiście w dalszym ciągu filmy takie, na jakie prawdopodobnie czeka większość z Was, jeżeli jeszcze ktoś tu jest. Czyli jakieś oranie graczy, jakieś challenge. Będziemy sobie po prostu nagrywali luźne filmy z tej gry. I właśnie chcę zrobić taką serię, gdzie zakładam sobie nową postać i tam przechodzę jakieś misje, tak jak w 2D. W 2D to nie dokończyliśmy, co prawda. Natomiast tutaj chcę troszeczkę się przyłożyć i też zrobić to po prostu lepiej niż kiedyś. Przejdziemy sobie po prostu wszystkie misje, pobijemy sobie jakieś bossy, ulepszamy postać. Będziemy sobie po prostu prowadzili jakiś taki let's play i też właśnie głównie robię to dlatego, ponieważ są nowe questy w tej grze, fabularne. Ja ich jeszcze nigdy nie widziałem, mimo że mógłbym je zrobić. Nic nie wydropiło. Mimo że mógłbym je zrobić na 56 poziomie oczywiście już. Tutaj mamy nawet... tutaj gdzieś, gdzie tu się patrzy questy. Znajomi za morza, no, tam miejsce do Petra, coś tam. Ja nie wiem, ja tego w ogóle jeszcze nie przechodziłem. Wiem, że na mapie, to jest jedyne co wiem z tego update'u, wiem, że na mapie pojawiła się Talia tutaj. Talia to jest jakieś chyba miasto w Taernie. Nie znamy nawet opinii o tym tutaj update'cie, tak szczerze. Nie mam pojęcia, czy ten update jest udany, czy to jest przehypowane, czy to jest jakiś sklep, czy to jest jakiś nowy boss. Chyba jest jakiś hekatomba, czy jakoś tak się nazywa ten nowy boss. Ale widziałem, że jakieś itemki z niego są na rynku. Natomiast nie wiem właśnie, czy ten boss jest questowy, czy tak jak na przykład właśnie Komandor Utoru, czy to po prostu jest osobny boss, na jakie levele. Kiedy się wchodzi do tej talii, znaczy zakładam, że wchodzi się już teraz na 55 poziomie. Natomiast nie do końca wiem skąd. Nie wiem, może stąd, może gdzieś, nie wiem, w sumie to są jakieś budyneczki, to może gdzieś. Nie no, to bez sensu by było, bo to jest w ogóle miasto w Taernie. To nie ma sensu fabularnego w takim razie, gdyby można było gdzieś z bagiem to przejść po prostu. Więc ja totalnie jeszcze nie ogarniam tego update'u, tych zmian. Dobra, tu już zrobiliśmy krzyżaka. Więc po prostu chcę to odkryć z wami na filmie. Chcę zrobić też takie troszeczkę reaction video, tak? Czyli po prostu zareagować sobie po prostu na to, co tutaj twórcy wprowadzili, bo nie mam pojęcia. Specjalnie się nie interesowałem właśnie, żeby zobaczyć to na filmie. Mamy też chyba kilka nowych questów. Trochę do roboty. I ten ekwipunek w ogóle jest moim zdaniem mega spoko zmianą, że można teraz właśnie sobie te subdriffy zakładać i te inne driffy tam potem, że można jakieś orby właśnie, tutaj na przykład mam jakiś szybszy odpoczynek. Też to można ulepszać jakoś, no przyznam wam szczerze, że nie mam pojęcia jak. Specjalnie się tym nie interesowałem trochę, żeby też wszystko z wami poznać, żeby w kolejnym odcinku na przykład powiedzieć: ej, patrzcie widzowie, mam tutaj 5 odłamków, które służą do ulepszania, do inkustracji, tak? I dzisiaj będziemy inkastrowali, bo nawet nie wiem, że mogę to zrobić. I będziemy sobie, tak, inkastrowali, super. Zrobimy jeszcze jednego krzyżaka. Takiego na koniec. Więc jest trochę do roboty w tym Broken Ranksie, tak myślę. Jest kilka nowych bossów. Chyba nie? Znaczy jest ta Seedraga, ona jest chyba na high level, tak mi się wydaje, że Seedragi może nie zrobimy zbyt szybko w tej grze. Natomiast są przede wszystkim nowe bossy na 3D, których nie widziałem, bo nigdy na przykład nie byłem w Bayern na 3D. Nigdy nie byłem... No w ogóle, no Bayern i wyżej, po prostu tam nigdy nie byłem. Modliszkę chyba na 3D robiliśmy na streamach, ale tych wyższych bossów nie widziałem w wersji 3D, więc dla mnie też to będzie całkiem ciekawa rzecz. Ja też teraz planuję tej grze troszeczkę więcej czasu poświęcić, też już mogę to zrobić w końcu, bo mam trochę więcej czasu w życiu w ogóle, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby tych po prostu tutaj expów wpadało mi więcej na konto. I tak to wygląda. No cóż, słuchajcie, napiszcie, strefa komentarzy jest dla was, nie? Możecie napisać, co tak naprawdę chcecie. Ja z chęcią wasze komentarze poczytam. W ogóle dajcie znać w ogóle, że jesteście, tak szczerze. Nawet nie tyle, że jakiś tam ambitny komentarz. Napiszcie, że jestem, czy coś takiego, żebym po prostu widział, że ktoś tutaj jeszcze został na tym kanale. Bo ten film może zrobić 100 wyświetleń, może zrobić 1000, może zrobić nawet 10 tysięcy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ile będzie tutaj wyświetleń. Nie mam pojęcia, czy wam się to spodoba. Ale... kurde, chciałbym po prostu, żeby tutaj na tym YouTubie znowu troszeczkę sobie posiedzieć i z wami pograć i pogadać. A to jak wspomniałem, już kończąc, za rok usiądziemy do YouTuba, jeżeli on mi się dalej będzie podobał, usiądziemy do YouTuba porządnie, kupimy kamerę. Teraz już jestem, wiecie, już jestem dorosły, więc jakkolwiek to nie brzmi, młodzi dorośli, no, mamy dorosłe problemy i tak dalej. Więc już pracuję, więc kupienie jakiejś kamery czy właśnie czegoś takiego to nie jest jakieś jeszcze duże obciążenie dla mnie, póki nie mieszkam sam, bo potem opłaty mnie trochę zjedzą. Ale gadam na straszne dorosłe tematy, nie? Się czuję troszeczkę jak boomer. No, więc póki co jeszcze mogę sobie pozwolić na przykład, żeby sobie taką kamerę kupić po prostu i nagrywać super vlogi. Myślę, że nawet
możemy już niedługo otworzyć ten kanał. Nie, że dzisiaj, nie, że jutro, nie, że za tydzień, ale za jakiś miesiąc właśnie, może za dwa. Już sobie taki kanał nowy odpalę i po prostu na tym nowym kanale, nie wiem, czy w ogóle wspomniałem, że chcę nowy kanał założyć, ale chcę założyć sobie nowy kanał, na którym właśnie będę robił bardziej dopracowane filmy, będę robił jakieś vlogi. Idziemy bić krzyżaka. Będę robił właśnie na przykład jakieś filmy z auta, jakieś takie inne pierdoły, niezwiązane z grami. A tutaj na tym pontoniku, na tym kanale, na którym jesteśmy obecnie, będę sobie nagrywał filmy typowo gierkowe po prostu. Takie, żeby się dobrze bawić po prostu. Czy ja chcę coś jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że to wystarczy. Mamy fuleku. W ogóle, aha, myślałem, że konto pro mi się skończyło, po prostu mi tutaj skóra pająka weszła. Padł mi stąd. A co mi tyle miejsca weku zajmuje? Tu może coś? Dobra, będę musiał spojrzeć. Szanowni Państwo, to na tyle z pierwszego materiału. Bardzo mi miło, jeżeli wytrwaliście do końca, że mogę Was tutaj zainteresować swoim monologiem, który wydaje mi się, że bardzo mocno odstaje od poziomu, który prowadziłem kiedyś, przynajmniej tak w mojej głowie. Jeżeli jesteście zainteresowani Minecraftem, zapraszam Was już, myślę, za dwa dni. Pogramy sobie w Minecrafta. Tam sobie pogadamy trochę więcej. Też właśnie o tym, jak zmieniła się w ogóle moja opinia o YouTubie przede wszystkim, bo to jest myślę całkiem ciekawa kwestia mimo wszystko. Nie będę się skupiał na swoim kanale, ale ogólnie o tym, jak mój światopogląd wobec YouTube'a się zmienił, jak moja opinia o tym serwisie, o tym, co tu się dzieje, mam na myśli na przykład Goatsy albo jakieś inne fame MMA, no powiedzmy, że nie byłbym już dumny chyba, podpisując się, że jestem YouTuberem. I tyle chyba mogę Wam zapowiedzieć tego, co chcę tutaj więcej pogadać. Oczywiście też sobie pogramy w gry inne, może jakiś lolek właśnie się pojawi. Na koniec jeszcze prawdopodobnie pojawi się pytanie, które już widzę w komentarzu, czyli kiedy streamy? Myślę, że możemy sobie jakieś nocne streamy porobić. Nocne streamy to jest coś, na co jestem w stanie tutaj, myślę, się zgodzić, ale tylko właśnie jakieś takie nocne od 23 już wzwyż. Tylko na takie streamy, myślę, mogę sobie pozwolić. Mam zbyt mało czasu, kiedy jestem sam w domu, a jak ktoś jest w domu, to po prostu mi się źle nagrywa. Będę z Wami szczery. I też po prostu stream moim zdaniem byłby słaby, bo nie mógłbym jakoś tak w pełni wypowiadać tego, co myślę. Myślę, że czasem też bym po prostu się blokował przed rzuceniem czegoś mocniejszego. Właśnie z jakiejś takiej, kurde bele, niepewności. Może jestem trochę zbyt speszony ostatnio kamerą. Tak mi się też wydaje. No, gada mi się już prościej. Minął jeden materiał, gada mi się prościej. Kończę ten film, kurde bele. Ej, czy ktoś tu dotrwał? Jak dotrwaliście, to napiszcie kokos w komentarzu, dobra? Będę szczęśliwy. Napiszcie kokos. Elo, siema. Kciuka zostawcie, czy coś.